Do tego trzeba podejść z dużą ostrożnością zawsze, bo pytanie, po co stworzyć kolejną instytucję? Takie rozmaite instytucje w przeszłości dotyczące zakupów uzbrojenia już mieliśmy. Pewne doświadczenia w tym zakresie mamy. Jeżeli ta instytucja miałaby powstać z połączenia kilku podmiotów, no to można sobie zadać pytanie, dlaczego nie dałoby się lepiej skoordynować działalności tych kilku podmiotów? Czy skoordynować ich działalność? No bo zapewne mówiąc o Agencji Uzbrojenia, mówilibyśmy o połączeniu kilku, czy Inspektoratu Uzbrojenia, czy Departamentu Polityki Zbrojeniowej, czy włączeniu jeszcze jakichś innych komórek do tej nowej instytucji. I pytanie, czy nie łatwiejsze jest lepsza koordynacja? Na pewno taka koordynacja jest potrzebna pomiędzy tymi podmiotami. I jakby pozostawię bez odpowiedzi pytanie, czy to musi być w ramach dodatkowej instytucji, czy można to zapewnić w ramach obecnie funkcjonujących instytucji. Co chciałem powiedzieć? Istnieje pewna... Brakuje rzeczywiście koordynacji pomiędzy tymi podmiotami, które decydują o udzielaniu środków na badania i rozwój, na offset. To są bardzo często zadania, które się przeplatają. Przykład pierwszy z brzegu. Finansowany jest projekt ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który równocześnie wymaga dokonywania zakupów zagranicznych i w ten sposób powstaje możliwość pozyskania zobowiązań, pozyskania jakichś źródeł finansowania czy dodatkowej technologii w ramach offsetu. Czy też ta koordynacja jest niezbędna po to, żeby uniknąć powielenia, które gdzieś tam się jeden czy drugi raz zdarzył w postaci zamawiania z jednej strony finansowania projektów z NCBR, z drugiej strony realizowania tego projektu z innych źródeł. Stąd zapewne bardzo ważne by było skoordynowanie działań tych offsetowych, czyli rzeczywiście biura offsetowego, działań zakupowych realizowanych przez Inspektorat Uzbrojenia i działań wydatków na B+Z, które realizuje w tej chwili NCBIR. I ten pomysł z Agencją Uzbrojenia, on się właśnie chyba właśnie w takie rozwiązanie wpisuje.